Telewizja w Polsce.pl, gorące pytania. Rozmawiamy dzisiaj o tym, co się dzieje na wsi, ale także o kampanii wyborczej. I w trzeciej części naszego gorącego pytania zastanowimy się nad tym, kto poprze komitet wyborczy PSL, bo wbrew zapowiedziom nie jest to komitet wyborczy PSL Koalicja Polska, co miałoby tłumaczyć w pewien sposób przystąpienie Kukiz 15 do tego zgromadzenia, tylko po prostu normalnie PSL. Czyli Kukiz 15 idzie pod sztandarami PSL-u. I gdzie szuka, panie Michale, wyborców? W urzędach, w rodzinach. W tych całych klanach PSL-owskich, które ciągle są, i po prostu rolnicy już przestali wierzyć w to, że PSL może coś zrobić. Ja się nie dziwię tym sondażom, że nikt nie chce poprzeć z rolników Platformy Obywatelskiej. Przecież za rządów Platformy Obywatelskiej to PSL odpowiadało za politykę rolną. I to, co zrobili, no to dzisiaj widzimy w tych sondażach, które pani przedstawia, że ludzie nie chcą tego powrotu. Mnie dziwi to, że ludzie, którzy przez 4 lata firmowali ten bunt rolników, bo pan Sachajko był takim człowiekiem, który to robił, pozwalał nam pracować, no ale dzisiaj niestety wchodzi na statek dziurawy, ostrzelany, który będzie ostrzeliwany niestety przez rolników. I ja nie wierzę w to, że cokolwiek się zmieni. Przecież tak jak rozmawiamy, dzisiaj ta rozgrywka polityczna w Polsce jest pierwszoligowa. Czarzasty rozegrał SLD i koalicję tutaj lewicową, że pójdą jako SLD, a PSL rękami tutaj posła Sawickiego i przecież bardzo dobrego negocjatora zakupu gazu z Rosji, pana Pawlaka, bo to przecież nie jest tajemnicą, kto jest rozgrywającym, bo to jest i Pawlak, i wcześniej przeze mnie wspomniany poseł, a Kosiniak-Kamysz jest marionetką, jest bardzo ciepłą pacynką, która po prostu łowi ludzi i na swoje uroki, taką modliszką, i ludzie się zakochują, bo przecież Władek jest taki fajny i dobry, a przecież widać, kto rozdaje karty, super negocjator i wspomniany przeze mnie pan Sawicki, który nazywał rolników frajerami. I faktycznie, jeżeli głosowali na nich, to można było tak mówić, ale rolnik nie jest głupi i przecież może raz się pomylić i drugi raz się nie będzie mylił. Chce pan powiedzieć, że komitet wyborczy PSL nie ma czego szukać na wsi? Według mnie nie powinien i nie powinien tam nic znaleźć, tylko dzisiaj jest duży problem, bo pan Sachajko przytoczył bardzo dobre argumenty, że Prawo i Sprawiedliwość niewiele zrobiło, mogło zrobić dużo. Kiedy zaczęli robić? Wtedy, kiedy Agrounia zaczęła bardzo mocno podnosić problem, że jest. I faktycznie PiS musiał się tym zająć, tylko że nie ma żadnych rozwiązań, nad czym ja bardzo ubolewam. I tutaj jest odpowiednia droga, to na którą my wskazujemy, że rolnicy powinni się angażować w politykę, powinni pokazywać. Dzisiaj ja odebrałem telefon i ludzie, którzy zwożą towary do Polski, śmieją się i mówią, no ja przywiozłem w tym tygodniu, codziennie 200 ton ziemniaków z zagranicy, sprzedajemy je w kraju jako polskie, one są, jedne są z Wielkiej Brytanii, ja sam już dostaję oferty od ludzi, co się gdzie dzieje. A to jeszcze produkty polskie nie są oznaczane, że są polskie? Minister Ardanowski mówił, że mają być oznaczane produkty pochodzące z Polski. Pani redaktor, oznaczane jedną drogą, bo nie są oznaczone, są ziemniaki, to na nasz wniosek, my jako pierwsi złożyliśmy i uczestniczyliśmy w legislacji, co później Prawo i Sprawiedliwość niestety zepsuło i wypaczyło, bo za końcową legislację i za końcowy kształt wzięły się firmy, które doradzały, i ludzie, którzy są zaangażowani w działalność firm importujących ziemniaki czy inne warzywa z zagranicy, i one doradzały, czy ludzie związani z tymi firmami doradzali panu ministrowi, gdzie zbłądził, ale może nie wiedział, no nasza siła była za mała, pracujemy, żeby była większa. Panie pośle, i to jest problem bardzo duży. Dajmy dojść do głosu panu posłowi. Panie pośle, w ostatnim sondażu Kantaru dla Faktów TVN i TVN24 komitet wyborczy PSL i Kukiza 15 nie przekracza progu wyborczego. Mają państwo 4%. Średnia trzech sondaży sierpnia to jest 5,5, więc to jest na granicy błędu statystycznego. Kukiz 15 jeszcze nie tak dawno notował jako samodzielny byt znacznie wyższe wyniki. Opłacało się za te 4 do 6 jedynek wejść w koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym?
Tak jak wcześniej powiedziałem, że sondaże kreują rzeczywistość, tak pani próbuje w tym programie kreować rzeczywistość, bo nie wiem, skąd pani wie o 4 lub 6 jedynkach. No po prostu próbuje pani ten program, próbuje pani ten program prowadzić bardzo skandalicznie jednostronnie. Tu przed chwilą pan Michał Kołodziejczak próbował uprawiać awanturnictwo polityczne, firmując czy popierając te wszystkie niezrobione rzeczy, które tutaj były. Może pan z siebie wyrzucać dużo słów, już to pan robił. Prosiłbym, i ja słuchałem bardzo długo. Polscy rolnicy są wyjątkowo pragmatyczni i nie pozwolą dalej się tak spychać na margines. To, co próbuje w tej chwili uprawiać pan Michał, to jest właśnie to, dalsza degradacja rolnictwa. I ja nie będę bronił tego, co zrobił źle PSL, tylko możemy w tej chwili jasno powiedzieć, że PSL dużo więcej zrobił dla rolnictwa dobrego, niż w tej chwili robi Prawo i Sprawiedliwość, bo to są tylko słowa. Ja przed chwilą pani odwróciłem kartka za kartką, co było obiecane, co jest niezrobione, poczynając od tych właśnie skandalicznie niskich pieniędzy, które poszły na wieś. Te 6 miliardów złotych, które brakuje do tych odszkodowań, to są pieniądze wyciągnięte z kieszeni rolników. I oczywiście Prawo i Sprawiedliwość cały czas opowiada o tym, co zrobi, bo w tej chwili pani dzisiaj puszczała o tym, co zrobimy, co zrobimy, co zrobimy. I właśnie Prawo i Sprawiedliwość wygrało eurowybory. Przed chwilą była o tym mowa, na krowie plus i świni plus, tylko tego dalej nie ma, to dopiero będzie w maju. Panie pośle, ja bym bardzo chętnie puściła, co mówi pan Kosiniak-Kamysz, co zrobi PSL dla wsi. Bardzo bym chętnie puściła. Ale to trzeba to puścić. Ale gdzie? Ja nie mogę tego znaleźć. Bardzo chętnie bym puściła, co pana szef Paweł Kukiz. Ale Paweł Kukiz mówi, że on ma w nosie program, bo jak obieca się w kampanii wyborczej, że będą zielone gruszki i ludzie w to uwierzą, to trzeba z takim hasłem iść, taką propagandą. Ale wiecie co, drodzy państwo. Panie redaktor, bo nie, to trzeba wyjaśnić. To jest kolejna skandaliczna manipulacja. Albo się pani nie przygotowuje do programów i nie przejrzała całej tej wypowiedzi, albo pani wybrała ten fragment i celowo wprowadza ludzi w błąd. Bo właśnie w tej wypowiedzi, którą Telewizja Jeżeli Polska, mamy to w archiwach, którą, to chętnie państwu którą dopuścimy. Telewizja Polska zmanipulowała, to właśnie tam było najpierw pytanie o to, dlaczego nie chce Paweł Kukiz iść z Konfederacją, i Paweł Kukiz wyjaśnił, że jednomandatowe okręgi są najważniejsze, bo właśnie to, co się w tej chwili dzieje w polskiej scenie politycznej, te takie właśnie układanki, te jedynki, o których pani mówi, to jest właśnie to, że nie ma jednomandatowych okręgów wyborczych. I to, że polityk sobie może obiecać, co chce przed wyborami, co pokazuje właśnie w tej gazecie, obiecanki, cacanki, a później to nie jest robione, to jest właśnie wynik tej skandalicznej ordynacji wyborczej, którą mamy. I nie damy się tutaj, tak jak tutaj przed chwilą pan Michał próbuje zrobić i kazać nam zrobić, popełnić polityczne samobójstwo po to, żeby dalej sobie tak hasać na polskiej wsi, jak to w tej chwili robi Prawo i Sprawiedliwość. Mamy bardzo dobry obywatelski program rolny. Zachęcam na stronę sahajko.pl. Tam jest program rolny łącznie z ustawami. Jeżeli będziemy mieć wpływ na rządzących, a mamy nadzieję, że będziemy mieć wpływ i że dostaniemy ponad 10%, to te ustawy będą wdrożone. Nie będzie takich obietnic, jak tutaj były, pustych obietnic, że rolnik dostaje odszkodowania za jeden krzak tytoniu 30 groszy, a traci zarobek z całego roku. Inny rolnik, który stracił 30 drzew, dostał 500 zł odszkodowania. Takie mamy po prostu w tej chwili skandaliczne odszkodowania, a Prawo i Sprawiedliwość mówiła właśnie tutaj, że szkody łowieckie są wielkim problemem. Panie pośle, może podzielimy się trochę czasem. Panie co? Pośle, tak, już zaraz pan udzielę głosu. Panie pośle, mówi pan o tym, że PSL więcej zrobił dla wsi niż przez tę kadencję Prawo i Sprawiedliwość. Dokładnie, no. To dlaczego 100% rolników nie chce powrotu koalicji Platforma Obywatelska PSL do władzy? No i teraz znowu, mówi pani 100%. Ja mówię pani, że byłem na kilku spotkaniach i ludzie chcą, żebyśmy jako Kukiz 15 razem z PSL-em mieli wpływ na rządzących, a pani mówi o 100%. Ale ta sama sondażownia, bo to jest chyba Kantar, która to robi, kilka miesięcy temu, w zależności od tego, kto zamawiał dany sondaż, dla Kukiz 15 o 100% różne wyniki wyborów podawała. A pamięta pani wybory, kiedy pan Donald Tusk ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim stawali w szranki i wtedy pan Donald Tusk miał dostać tam ponad 60%, Lech Kaczyński około 40%. I jaki był prawdziwy wynik? Zupełnie odwrotny. I dokładnie to będzie w tej samej sprawie. O sondażowniach czy o sprawach, które są ważne? Bo pan powiedział, że nie popełnicie samobójstwa, tak? Przecież na was został zrobiony gwałt i później morderstwo.
już to ludzie widzieli i to widzą. I ale dla mnie to jest przykre. Nie opowiadajmy znowu tych populistycznych rzeczy. Jakich populistycznych rzeczy? O tym, co się dzieje w rolnictwie i co państwo chcą zrobić, bo pan tylko krzyczy od wielu miesięcy. Ja panu pomagam rzeczywiście, jak mogę. Korzysta pan z moich pomysłów, tylko proszę powiedzieć, co pan ma do zapowiedzenia. No. Tak wygląda niestety postawa polskich parlamentarzystów, tak, żeby się kłócić, wytykać sobie jedną czy drugą rzecz. Obywatelski program rolny jest. Słucham, co pan chce zrobić. I pan niejednokrotnie to słyszał, bo to pan to wykorzystywał. Ale, nie boję się tego powiedzieć. No proszę powiedzieć. Jak wskazywał pan na wiele rzeczy, na które my mówimy, które trzeba robić. I tak wygląda niestety polska polityka. No złodziejstwo pomysłów, tego co my wymyślamy jako rolnicy i wiemy, co trzeba zrobić. To jest oczywiste i normalne, bo problemy rolnictwa trzeba zacząć rozwiązywać nie od tego, co dzieje się na polskiej wsi, tylko od wielu regulacji, które powinny być poprawione. Od wielu rozwiązań wyborczej przede wszystkim. Startujcie do Senatu. Miejcie tam ponad 50%, blokujcie wszystko. I to jest moja odpowiedź na tą ordynację. My idziemy do przodu, wyborczą. A nie blokujemy, tak jak pan cały czas próbuje blokować, czy to Warszawę, czy to autostrady. Chodzi o to, żeby rozwiązywać problemy, a nie blokować. Pani redaktor, to jest poziom rozmowy z polskim parlamentarzystą, z przewodniczącym Komisji Rolnictwa, gdzie niejednokrotnie mówił pan, że faktycznie rozwiązania strajkowe, takie naciski pomagają, bo przebijają tematy do przodu, bo wam jest łatwiej. To przecież są pańskie słowa. Ale ja nie. I pan dzisiaj Panie stara się. Ale chodzi o to, żeby rozmawiać. Będziemy sobie przerywać, rozmawiać. Więc dzisiaj widzimy, co się dzieje na polskiej wsi, a jedyne, co pan stara się robić w tym programie, to bronić PSL-u, który wprowadził nas do Unii Europejskiej. W którym miejscu broniłem? No pani redaktor, prosimy, żeby prowadzić tę rozmowę. Bo ja uważam, że i PSL, i Prawo i Sprawiedliwość w sprawach rolnych mogą podać sobie rękę i zrobili podobnie dużo, bo po prostu zrobili nic. I to jest duży problem. A dzisiaj, widząc jakość żywności, która jest w Polsce, to na co my podnosiliśmy bardzo mocno akcent, że wystarczy badać żywność i wykluczać tą, która się nie nadaje. Jest wiele pomysłów, które trzeba byłoby wprowadzić bardzo szybko, bardzo krótko, prostych regulacji, znakowań, co jest naszym autorskim pomysłem, żeby pokazać, żeby zbudować świadomość, w ten sposób rozwiązać. I tutaj obrzucaniem się, że pan krzyczy, że ktoś blokuje, jak trzeba będzie, to będziemy blokować Warszawę, to będziemy to robić, żeby wskazywać na problem, bo będziemy bezwzględnie bronić polskiego rolnictwa i polskich konsumentów. A pan może się z tego śmiać, kpić i robić swoją politykę, politykierstwo uprawiać, to co panu się bardzo odpowiada. Głosu. Niestety, właśnie pan autorski pomysł, który pan powiedział półtora roku temu, ja już od 3 lat, czy właściwie 4 o nim mówię, o znakowaniu żywności, to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo Polacy są patriotami gospodarczymi. Drugi temat, o którym pan powiedział, o jakości żywności, jako Kukiz 15, również kilka lat temu przygotowaliśmy ustawę o łączeniu inspekcji tak, żeby ta żywność była kontrolowana, i Prawo i Sprawiedliwość też obiecywało o połączenie inspekcji. To jest kolejna niespełniona obietnica, która wpływa na zdrowie i życie Polaków. Przypomnijmy w tym, albo poinformujmy w tym programie Polaków, że drugi rok z rzędu żyjemy jako Polacy krócej. To jest właśnie wynikiem również tego, że jemy złą żywność, bo nie mieliśmy jakiejś wielkiej katastrofy, czy żadnej katastrofy nie było, a drugi rok z rzędu żyjemy krócej, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Rośnie nam liczba nowotworów i to jest właśnie pokłosie tego, co Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło. Jeszcze raz jednak wszystkich zachęcam na spokojnie, aby weszli na stronę sahajko.pl i przeczytali obywatelski program rolny i zobaczyli, jakie projekty ustaw są. Przytaczając dane o długości życia Polaków za ostatnie 2 lata, oczywiście perspektywa 2 lat nie jest żadnym wskaźnikiem w perspektywie w ogóle tego typu badań, ale czy chce pan przez to powiedzieć, że polscy rolnicy produkują złą żywność? Chcę powiedzieć o tym, że bardzo zła żywność jest sprowadzana do Polski. Może pani na YouTubie zobaczyć, jak wielu rolników różnego rodzaju testerami sprawdza poziom azotanów w mięsie, i właśnie zgodnie z tymi filmami, z tymi badaniami, jest to kilkukrotnie przekroczona liczba tych azotanów. Trzeba wrócić do polskiej zdrowej żywności kupowanej bezpośrednio od rolników, i taki projekt ustawy jako Kukiz 15
15 też przygotowaliśmy. A jaki procent tej sprowadzanej żywności stanowi ta zła z zagranicy? Pani redaktor, trzeba się zapytać ministra rolnictwa. Badań mamy kilka procent tylko. Tej żywności, która przyjeżdża, to jest tylko kilka procent. Właśnie przez to, że nie została spełniona obietnica Prawa i Sprawiedliwości, że będą połączone inspekcje. Dopóki nie będzie porządku w prawie, to dalej będziemy musimy to jedli. Musimy zmierzać do końca, to więc ostatnie pytanie. Jest... Złą żywność produkują polscy rolnicy, panie Michale? Polscy rolnicy produkują bardzo dobrą żywność i chcemy produkować nadal, ale pomysły te średniowieczne, żeby bezpośrednio sprzedawać, żeby rolnik miał w Warszawie sprzedawać bezpośrednio, no proszę nie uprawiać tutaj jakiegoś czarnoksięstwa, czarnogrodu, bo przecież jest to niemożliwe. Rolnik ma dobrze produkować, ma móc dobrze sprzedawać, konsument ma wiedzieć, co kupuje, nawet jeżeli jest to sklep wielkopowierzchniowy, do którego jest przyzwyczajony, i to są kierunki, w których powinniśmy pójść. A jeżeli ja słyszę, że pan miał 4 lata temu pomysły, mieliście 42 posłów, nie potrafiliście zrobić struktury w całym kraju, zbudować, żeby się przygotować na wybory, żeby teraz może połączyć siły z tymi, którzy podnoszą problem i wprowadzić do Sejmu 160 albo 260 posłów, to te 4 lata niestety zmarnowane i szkoda, że my musieliśmy wychodzić na ulicę, dostawać szkoda. Mandaty. Dzisiaj czekają sprawy karne, bo podnosiliśmy problem, bo jest problem z ASF-em nierozwiązany, bo wiele, wiele innych. Musimy absolutnie skończyć, bo tu już pokrzykuje na mnie wydawca przez mikrofon, że musimy kończyć, dlatego że na pewno te tematy jeszcze będą poruszane. Kampania wyborcza dopiero się zaczęła, a podejrzewam, że w kontekście tych największych komitetów wyborczych, które startują, i Prawo i Sprawiedliwość, i Koalicja Obywatelska, i Komitet Wyborczy PSL-u, tematy wsi na pewno nie będą tematami marginalnymi. Zobaczymy, co usłyszymy na tych konwencjach. Ale jeżeli z taką pogardą będą się posłowie odnosić do strajków i do blokad, to dziękujemy to po prostu bardzo, pokazuje pan, nie pan, tego, pokazuje dziękuję, pan że nie ma na kogo. Pan, że naszymi mówić, gośćmi że był pan Jarosław Sachajko, Kukiz 15, przewodniczący Sejmowej Komisji Wsi i Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi, i pan Michał Kołodziejczak, AgroUnia. Dziękuję bardzo panom, dziękuję państwu. Do zobaczenia wkrótce.